Ja witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym przedstawić Wam ustawienia zegarka Casio G-Shock GA2100-1A. Yy, opieramy się właśnie tutaj na ustawieniach zegarka, właśnie tak jak wspomniałem, GA21001A, ale oczywiście ustawienia dotyczą każdego modelu GA2100, niezależnie od jego wersji kolorystycznej ani jakie tam są kolory na tarczy, czy jest to pozytyw, negatyw. Ustawia się go dokładnie tak samo. I tak, aby przejść do ustawień, musimy się najpierw upewnić, że znajdujemy się w trybie timekeepingu, czyli trybie wskazywania bieżącego czasu. Aby to zrobić, przytrzymujemy przez 2 sekundy przycisk mode. Po usłyszeniu podwójnego piknięcia i przestanie migania napisu time, jesteśmy pewni, że znajdujemy się w trybie timekeepingu. W tym momencie przytrzymujemy przycisk adjust, po to aby wejść do ustawień. Zobaczmy. Przytrzymujemy go przez około 3 sekundy i w momencie, gdy mamy pierwsze piknięcie, Wskazówki nam się przesuwają oraz e, zaczyna nam e, przesuwać się e, najpierw skrót strefy czasowej, dwukropek i pełna nazwa, nazwa strefy czasowej, jaka jest aktualnie ustawiona w zegarku. Ustawienie strefy czasowej dla Polski jest to Berlin, dlatego też musimy przesunąć się właśnie do tej strefy czasowej. Widzimy. Tokio, także łatwiej będzie nam to zrobić na zachód. Przesuwamy się na zachód przyciskiem Light, przesuwamy się na wschód przyciskiem Start. My idziemy na zachód, przetrzymujemy Light i przez te parę miejscowości musimy przelecieć. Zobaczmy. I tak, mamy Moskwę, Ryho, Kair, Ateny, Sztokholm, Berlin. Jest Berlin, dobra. Mamy ustawiony Berlin. Kolejnym ustawieniem będzie ustawienie trybu czasu letniego albo zimowego. Przycisk Mode i zobaczmy. Miga nam OFF, ale oprócz tego, Miga nam również tu na górze DST. Taki mały, bardzo malutki znacznik przy oznaczeniu DST, ledwo widoczny. No niestety, czytelność tego zegarka ustawienie jest do życzenia. Bardzo trudno jest to na filmie pokazać, niestety. O, teraz może pod tym kątem widzimy. Powoli nam oznaczenie and Miga, czyli wskazówki odsunięte do ustawień ale szybko nam miga DST i widzimy, że teraz właśnie to, tą funkcję przestawiamy i mamy ją w tym momencie na OFF. DST na OFF oznacza, że znajdujemy się aktualnie w trybie czasu zimowego, natomiast gdy włączymy DST na ON oznacza to, że, znajdujemy się, że ustawiamy zegarek w tryb czasu letniego. Czas letni w Polsce obowiązuje od ostatniej niedzieli marca do ostatniej niedzieli października, natomiast czas zimowy DST OFF obowiązuje właśnie od ostatniej niedzieli października do ostatniej niedzieli marca, czyli właśnie od dzisiaj. Dlatego też w, te, w tym momencie pozostawiamy sobie tą funkcję przełączoną na OFF. Kolejnym pozycją tutaj będzie ustawienie formatu. Po przycisku mode ustawienie formatu wyświetlenia godzin. W tym momencie fabryczne ustawienie jest na 12-godzinny format, natomiast my w Polsce używamy 24-godzinnego formatu, także przez naciśnięcie przycisku Start przestawiamy sobie na 24. Możemy to robić wielokrotnie: 12, 24, 12, 24. My zostawiamy tą wartość na 24. Kolejne naciśnięcie przycisku MODE i mamy, przeszliśmy do resetu sekund. I tutaj już będziemy potrzebowali zegarka, zegarka wzorcowego, którym w tym momencie będzie zegarek pod tytułem gwm 561 br który jest zsynchronizowany. Widzimy tutaj napis RCVD, może słabo, za chwilę Wam go pokażę, bo tu na zerach musimy prawym dolnym klawiszem zresetować sekundy, o tak jak teraz. I zresetowaliśmy. Nie wiem czy nie za szybko, ale to ma mniejsze znaczenie, bo to nie chodzi o to, żeby on idealnie był ustawiony, tylko pokazać Wam jak to zrobić. Także prawym dolnym klawiszem gdy migają sekundy, resetujemy sekundnik i przechodzimy do dalszych ustawień. Przycisk mode, ustawiamy godziny. Tu mamy godzinę 22, to mamy godzinę 1, więc łatwiej będzie nam wrócić przyciskiem light. Zobaczmy. 0, 23, 22. Ok. Przycisk mode, kolej, kolejna zmiana wartości. Będzie to 00, czyli minuty 00. My tu mamy dokładnie 55. Zobaczmy, czyli zwiększamy sobie wartość. Przetrzymujemy na chwilkę. Jest 22.00, już czas nam się idealnie zgadza. Przechodzimy dalej i ustawiamy wartość roku. Rok aktualnie mamy 2019 w momencie kręcenia tego filmu, także zwiększamy wartość na 2019, aby bieżącą datę ustawić. Następnie mode i ustawiamy y, miesiąc i dzień. Dokładnie tak jak tutaj na, na wyświetlaczu naszego wzorcowego zegarka, musimy ustawić 10 i 27. Zobaczmy zatem wartość 8, czyli sierpień, zwiększamy sobie do wartości 10 październik, młodem przechodzimy do dni. Tu mamy 27, więc zamiast iść do przodu przez 25 dni, może, łatwiej jest się cofnąć. O i zobaczmy, akurat 27 się zatrzymałem. Oczywiście przytrzymywanie zawsze yy, zarówno dolnego jak i górnego przycisku w trybie ustawień powoduje jeszcze się wartości. Kolejne naciśnięcie przycisku Mode, powoduje nam wyświetlenie możliwości no z garek sobie wzorcowe nie będzie nam potrzebne. Kolej naciśnię przycisku Mode powoduje wyświetlenie funkcji, która menu, które pozwala na albo włączenie, albo wyłączenie dźwięku przycisków. W momencie, gdy miga nam KEY oraz NUTKA oznacza, że dźwięk przycisku jest włączony, a gdy naciśniemy przycisk Start, zaczyna migać napis Mute, dodatkowo pojawia się tutaj migająca taka ikonka nad napisem Mute i wtedy, jeżeli tak pozostawimy to ustawienie, dźwięki przycisków żadne nie będą słyszalne. Jeszcze raz naciskamy po to, żeby dźwięki przycisków były włączone. Kolejne przy przycisku mod powoduje przejście do ustawienia długości podświetlenia. Standardowo długość podświetlenia ustawiona jest tutaj na wartość 1, jest to 1,5 sekundy, a możemy zmienić ją sobie na wartość 3 jest to wartość 3 sekundy. Ja sobie zawsze zostawiam podświetlenie na 3 sekundy, żeby było, dokładnie był ten czas na odczytanie, dokładnie godziny innych wartości z zegarka. Kolejne przy przycisku MOD powoduje powrót do ustawienia strefy czasowej. Czyli to, co ustawiliśmy na początku, jest to Berlin, i gdyby okazało się, że któryś z ustawień po drodze, żeśmy źle ustawili i chcemy do niego powrócić, po prostu przyciskamy ileś razy przycisk Mode, teraz mamy właśnie format godzin, teraz ustawiamy sekund, czyli resetujemy sekundnik na zera, teraz ustawiamy wartość godzin, teraz ustawiamy wartość minut, teraz ustawiamy wartość roku, wartość miesięcy, dni, dźwięki lub brak dźwięków klawiszy. Długość podświetlenia i to wszystko. W każdej chwili z ustawień możemy zawsze wyjść e, e, krótko nacis naciskając przycisk just i teraz właśnie już to zrobimy, bo ustawienia e, jakby e, sekcji cyfrowej zegarka zostały już w pełni przeprowadzone. Naciskamy just i wracamy do trybu timekeepingu. Tutaj prawym sobie od razu oświetlimy godzinę i zegarek powinien się teoretycznie zatrzymać na trzy. Jak widzimy, tego nie zrobił, bo jest w tym momencie, wskazuje około 22.10. Oznacza to, że wskazówki wskazują nieprawidłowy czas względem zegarek cyfrowego. Musimy zatem dokonać czegoś takiego, co nazywa się korektą położenia początkowego wskazówek. Korekta położenia początkowego wskazówek. Wchodzimy do niej poprzez przytrzymanie przycisku Just w trybie timekeepingu, tylko dłużej niż przy zwykłym ustawieniu. Zobaczmy. Przytrzymujemy Just. Pierwsze piknięcie, nie puszczamy, dalej trzymamy, miga haset i dopiero po jak przestanie migać haset i pojawi się sub, puszczamy. I w tym momencie znajdujemy się w trybie korekty położenia początkowego wskazówek, oznacza to ten napis sub i zatrzymane wskazówki w innej pozycji. Sub jest to skrót, skrót su, przepraszam, sub jest to skrót od subdial, czyli podtarcza, czyli tak zwana mniej istotna tarcza na tarczy zegarka. Bardziej, bardziej istotna, przepraszam, mniej istotna wskazówka na tarczy zegarka. Bardziej istotnymi oczywiście wskazówkami są wskazówki minutowa i godzinowa, natomiast mniej istotną jest tarczę jest wskazówka dni tygodnia. I tutaj w tym konkretnym zegarku tarcze subdial, czyli tą tutaj, która jest na dwie półwyjeści na godzinie 9, musimy ustawić nie na pion, tak jak w większości zegarków, a na wartość wartość SU, czyli z niedzielę. I robimy to za pomocą prawych klawiszy. Oczywiście tak jak w przypadku każdego ustawienia, ten powoduje przesuwanie się w lewo, czyli zmniejszanie wartości, a ten powoduje przesuwanie się w prawo, czyli zwiększanie tych wartości. Przytrzymanie oczywiście powoduje szybszy bieg wskazówki, jak widzimy. O, przytrzymamy sobie... I zatrzymujemy ją sobie po przetrzymaniu Jeszcze raz naciskając przycisk. I teraz musimy ustawić idealnie na SU. Łatwiej nam to będzie zrobić w momencie, w taki sposób, że idealnie w pionie ustawimy sobie tą wartość, którą chcemy ustawiać. Czyli SU jest dokładnie na, na górze. I teraz naciskając pojedynczymi krokami, dokładnie ustawiamy wskazówkę. I teraz zobaczmy, czy to będzie to ustawienie. To już jest za daleko. Teraz prawy dolny to albo to. Według mnie chyba nie to, tylko to. To będzie według mnie idealne. Zobaczcie, o! Jest idealnie na SU ustawione, czyli pod tarczę już sobie ustawiliśmy. Teraz musimy ustawić wskazówki główne. W tym celu naciskamy przycisk MODE i wskazówki powinny się teoretycznie zatrzymywać na godzinie 000, ale zatrzymały się na 007. Dlatego też musimy tak samo prawymi klawiszami powrócić do wartości równej północy i w tym celu naciskamy przycisk LIGHT. Aby wskazówki przyzwały się na lewą stronę. I teraz pokażę Wam ciekawą rzecz. Wskazówka minutowa ma kilka kroków na jedną minutę. I zobaczmy, ile ich jest. jest to, zobaczcie, teraz wskazuję, powiedzmy mniej więcej, piątą minutę. Raz, dwa, trzy. Nie wiem, czy to, właśnie to niestety, te indeksy słabo widać bardzo w tym świetle. O, teraz to lepiej widać. Zobaczmy. Tak, tak. O, teraz jest idealnie, jest to trzecia minuta. I w tym momencie, gdy mamy trzecią minutę, yy, mamy idealnie trafiającą wskazówkę w, yy, w indeks trzeci. I, wi, I wiemy również, że na jedną minutę są dokładnie trzy skoki, czyli skok wskazówki minutowej odbywa się przy 20 sekundzie, 40 sekundzie oraz na, równych, na równej minucie. I zobaczmy. Dlatego też naciskamy sobie potrójne kroki. Aby dojść idealnie potem do północy, zobaczmy. Raz, dwa, trzy, jest druga minuta. Raz, dwa, trzy, jest pierwsza minuta. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, jest idealnie północ. Pokazuję wam to dlatego, że często górny indeks jest bardzo szeroki i nie, nie da się, znaczy, trudno jest wizualnie ocenić na podstawie takiego szerokiego indeksu, czy wskazówki są idealnie w pionie. W tym akurat w zegarku to dobrze widać, natomiast są modele, gdzie trudno jest to ocenić. Dlatego ja właśnie zawsze zalecam dokładne ustawienie na któryś z indeksów, które są cienkie żeby idealnie wskazówka wskazywała i dokładnie znaną ilość kroków pokonać, żeby ustawić to idealnie w pionie. Ok, teraz mamy już tę tą, tą część zrealizowaną, czyli, zarówno wskazówka dni tygodni wskazuje Sunday, czyli niedzielę, wskazówki główne, czyli minutowej i godzinowa wskazują dokładnie wartość 000, i jeżeli to już sprawdziliśmy i tak jest. Naciskamy krótko przycisk just, aby zegarek powrócił do trybu timekeepingu. I w tym momencie, po tych ustawieniach, na pewno już wskazówki godzinowe będą wskazywały dokładną godzinę 22.07, czyli będzie dochodziła 22.08. Popatrzmy. Jak widzimy, indeks tutaj wskazuje już prawie godzinę 22.08, ona za chwilkę się zmieni, tutaj jak przeskoczy nam sekundnik na 0 i minuta na 8. Zobaczmy. O i w tym momencie wskazówka nam wskazuje już indeks 8, jest 22,8. Zresztą bardzo ładnie właśnie to rozstawienie, nawet wskazówek, tak wygląda. Także ustawienia zostały zrealizowane. Od początku do końca zgrzysk został ustawiony. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeśli tak było, zostawcie proszę pod nim łapkę w górę, dzięki czemu będzie mógł się wyświetlać troszkę wyżej w rankingach wyszukiwarek w Google i w YouTube. Zapraszam również do subskrybowania mojego kanału, gdzie znajdziecie już przeszło 200 filmów o zegarkach Casio Disho, Casio Baby G, Protrek, Oceanos i innych modelach. Jak również zapraszam do korzystania z sekcji komentarzy, gdzie możecie zadawać pytania, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami. I tak dalej, i tak dalej. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.